Państwu. Z wielką przyjemnością witam Państwa w Teatrze Konińskich na spektaklu. Nasza dzisiejsza gwiazda Ewa Dałkowska, żeby nie używać określenia spektakl. Ewa Dałkowska zgodziła się po raz drugi przyjechać do Choryńca na nasz festiwal i przyjęła takie trudne zadanie, podsumowanie tych naszych rozważań o Herbercie. Całe dwa miesiące tutaj naszego przebywania to był też stały cykl rozmów, debat, czytania pod tytułem Mój Herbert. I za chwilę będziecie Państwo mogli usłyszeć Ewę Dałkowską, która opowie nam o jej Herbercie, o jej spotkaniach z tą niezwykłą literaturą. W tym momencie bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję jej za to, że jest z nami, że jest naszym przyjacielem naszego festiwalu, wspiera nas swoim talentem. Ewie Dałkowskiej będzie towarzyszył Dominik Rosłun na pianinie. Błagam. Bez aktora i fortepianu, na miłość boską, powiedział kiedyś Herbert. A my tu, proszę, co robimy? Muzyka towarzyszy prozie. Dominik Rosłun debiutuje dzisiaj. Wie pan, ja piję alkohol, palę papierosy. Jaki tam ze mnie autorytet? To jest zdanie z wywiadu pod koniec życia. Dotyczyło kluczowego pojęcia trzeciej RP, czyli autorytetu. Matka. Upadł z jej kolan jak kłębek włóczki. Rozwijał się w pośpiechu i uciekał na oślep. Trzymała początek życia, owijała na palec serdeczny jak pierścionek. Chciała uchronić. Toczył się po stromych pochyłościach, czasem piął się pod górę. Przychodził splątany i milczał. Nigdy już nie powróci na słodki tron jej kolan. Wciągnięte ręce świecą w ciemności, jak stare miasto. Kapłani mają problem z pogranicza etyki i rachunku. Co robić ze srebrnikami, które Judasz rzucił im pod nogi? Suma została zapisana po stronie wydatków. Zanotują ją kronikarze po stronie legendy. Dochody. Niebezpiecznie wprowadzić do skarbca mogłaby zarazić srebro. Nie wypada kupić za nią świecznika do świątyni, ani rozdać ubogim. Podługi na radzie postanawiają nabyć plac garncarski. Ha, Kedama, ha.
jest pole krwi? Dzisiaj wcześnie rano wstałem, a wstawszy w niebo spojrzałem. Tam na chmurze siedział gołąb, ptak od flirtu i pokoju. Pytam jego, są nowiny? Stasia, to my imieniny. Ile liści na kapuście, ile dziadów na odpuście, ile kisiel wypił wody, ile razu tyrmand upadł, ile ziuta ma uroków, czy on fast, czyli też z boku, ile ma gołubiew dzieci, chociaż liczy się co trzecie, ile Jaś napisał domów, ile jeszcze młody stomów, ile ognia ma pan Nowak, panie Nowak, niech pan schowa. Ile ma w rodzinie hrabin Jacek W. Lecz tu karabin muszę wstawić, aby rym był, jakim bowiem wieszczem bym był. Ile razy kup jak szczenił Marksa i Eklezję Świętą, ile polskich pań poetek zdławił zły Turowicz Jerzy. Tyle szczęścia i słodyczy oraz zdrowia tobie życzę, a na koniec pocałuję oczy twe i twarz w ogóle. Tudzież swym ogonem merdam, twój pies wierny, twój pies wierny, Zbigniew Herbert. Brewiarz. Panie, wiem, że dni moje są policzone. Zostało ich niewiele. Tyle, żebym jeszcze zdążył zebrać piasek, którym przykryję mi twarz. Nie zdążę już zadośćuczynić skrzywdzonym, ani przeprosić tych wszystkich, którym wyrządziłem zło. Dlatego smutna jest moja dusza. Życie moje powinno zatoczyć koło, zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata. A teraz widzę dokładnie na moment przed kodą porwane akordy, źle zestawione kolory i słowa, jazgot, dysonans, języki chaosu. Dlaczego życie moje nie było jak kręgi na wodzie, obudzonym w nieskończonych głębinach początkiem, który rośnie, układa się w słoje, stopnie i fałdy, by skonać spokojnie u twoich nieodgadnionych kolan. Chciałbym w tym momencie właśnie zaprosić na scenę dyrektora artystycznego tego festiwalu, pana Tomasza Rzozowskiego. Pan Tomek kilka dni temu powiedział do mnie, że za 10, może troszeczkę więcej lat ten festiwal będzie jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w naszym kraju. I biorąc pod uwagę ciężką pracę, talent i zaangażowanie pana Tomka, mogę śmiało powiedzieć, że panu Tomkowi wierzę. Niech tak będzie. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam taki wspaniały upominek. Artysta mieszkający tu na Roztoczu. Piękna filiżanka
by milej zaczynał się dzień. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim. I też muszę dodawać, że gmina i pan Robert Serkis bardzo nas wspierali, zachęcali i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz, tak jak pan Tomek też już wszystko powiedział, zostało nam tylko oficjalnie ten nasz festiwal zamknąć i zaprosić do udziału w następnych edycjach, które już za rok. A drugą edycję naszego festiwalu w tym roku organizowano pod nazwą Artystyczny Zdrój. Uważam za zamkniętą. Dziękuję wszystkim Państwu bardzo serdecznie. Do widzenia.